Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na naszym spotkaniu z dziennikarzami mediów regionalnych. Proszę Państwa, budujemy Świętokrzyski Ład. Świętokrzyski Ład, w tym Świętokrzyskim Ładzie niezmiernie ważną sprawą to jest sprawa zadbania o północną część województwa świętokrzyskiego, a więc o Trójmiasto, Skarżysko, Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski. Końskie to te miasta, które kiedyś należały do Centralnego Okręgu Przemysłowego. Na przełomie zostały troszeczkę zaniedbane. Dzisiaj akurat jest tak, że jest stworzony bardzo dobry klimat ku temu, aby można było przywrócić dawną świetność tych trzech miast i tych terenów w województwie świętokrzyskim. Mówimy o Świętokrzyskim Ładzie, który w zdecydowanej mierze swoich przedsięwzięć będzie współfinansowany w ramach rządowego projektu Polski Ład. My już po części jesteśmy beneficjentami tychże środków. Nie tak dawno rozmawialiśmy z Państwem o programie inwestycji strategicznych, gdzie do tych miast, do Starachowic szczególnie wpłynęły dosyć pokaźne kwoty. Z tego co wiem, one niebawem będą już urzeczywistniane. Ale dzisiaj chcieliśmy porozmawiać o tym, co jest tak naprawdę krwioobiegiem świętokrzyskiej gospodarki i tej części naszego województwa. Dlatego też dzisiaj tutaj w tym gronie są znakomici goście, których pragnę serdecznie powitać. Pana wojewodę Zbigniewa Koniusza. Witam pana prezydenta Marka Materka, pana starostę Piotra Babickiego i panie radne, dwie bardzo bliskie moje współpracownice, pani radna Danuta Krępa, poprzedniczka pana Piotra Babickiego na urzędzie starosty starachowickiego i pani radna Agnieszka Kuś. Proszę Państwa, tak jak Państwo wiecie, polski rząd uruchomił wiele programów, mocą których wspiera samorządną Rzeczpospolitą, a więc wszystkie samorządy, które tak naprawdę są siłą sprawczą wszystkich dobrych przedsięwzięć. Niewątpliwie do takich samorządów należy samorząd miasta Starachowice, powiatu starachowickiego, gdzie przecież gołym okiem widać, jakie zmiany zachodzą tutaj właśnie w tym mieście. Dzisiaj chcieliśmy Państwu przekazać dobre wiadomości. Ja tak naprawdę to przekażę te wiadomości pan wojewoda Zbigniew Koniusz, któremu bardzo serdecznie dziękuję za to, że zechciał odwiedzić nasze miasto. Rzecz dotyczy Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Z tego też funduszu po raz kolejny samorządy powiatu starachowickiego, w tym przede wszystkim samorząd miasta Starachowice, samorząd powiatu, wystąpiły do pana wojewody z bardzo ważnymi projektami. Pan wojewoda rekomendował wiele tych projektów, które wpłynęły z powiatu starachowickiego, ale tam jest jeden bardzo ważny projekt, o który zabiegamy od wielu, wielu lat. Zabiegamy w tym sensie, żeby on się urzeczywistnił. Mam takie przekonanie, że ta ostatnia decyzja pana wojewody nadaje już takiego bardzo realnego kształtu temu ważnemu przedsięwzięciu dla Starachowic. Ja nie będę mówił, o jakie przedsięwzięcie chodzi, niech to powie pan wojewoda, ale każdy z nas z pewnością się domyśla, co jest naszą bolączką tutaj w Starachowicach, w tym, aby można było doprowadzić do dobrych rozwiązań komunikacyjnych. Zresztą o tym zapowiadaliśmy już wcześniej z panem prezydentem. Ten projekt nabrał tak naprawdę realnego kształtu wtedy, kiedy w Starachowicach gościł pan premier Mateusz Morawiecki, któremu też trudno było się przedostać przez Starachowice do CERRAD-u, bo tam było to ważne, ważne spotkanie. Ja też chciałem tutaj bardzo serdecznie podziękować jeszcze pani staroście Danucie Krępie, bo to za jej czasów ten projekt został przygotowany. Panu staroście też dziękuję za to, że ten projekt został podtrzymany i dziękuję za to, że pan prezydent Materek nadaje taki ton temu ważnemu przedsięwzięciu. Panie wojewodo, bardzo pana proszę o zabranie głosu i ogłoszenie tego ważnego rozstrzygnięcia, które pan wojewoda podjął. Już nie będę stopniował emocji, ale tak naprawdę wszystkie osoby tutaj obecne są sygnatariuszami tego sukcesu. A sukces na razie ma jeszcze może nie stuprocentowy wymiar, bo to są ciągle rekomendacje, aczkolwiek projekt, o którym mówimy, warty 55 milionów złotych z dofinansowaniem rządowym na poziomie 30 milionów. To przejście drogowe nad ważną linią kolejową w ciągu drogi, w ciągu ulicy Radomskiej, czyli mówimy o wiadukcie. I tu się wszystko wyjaśniło,
ale to jest część sukcesu Starachowic i powiatu starachowickiego, gmin tutaj należących, dlatego że łączna suma środków przyznanych w, czy planowanych do przyznania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to przeszło 44 miliony. To jest bardzo, bardzo duże środki. Mam nadzieję, że te środki zostaną bardzo szybko aplikowane i włączą się czynnie w rozwój infrastruktury drogowej powiatu starachowickiego i gmin z tegoż powiatu. No, ja bardzo się cieszę z wszystkimi tu osobami i to jest dla mnie bardzo powód do dumy, że mogę Państwu przekazać te dobre wiadomości, aczkolwiek to Wy jako sygnatariusze, jako osoby, które bardzo czynnie zabiegały za tymi środkami, jesteście prawdziwymi adresatami i prawdziwymi osobami, które ten sukces mogą obwieszczać i dopilnowały tego sukcesu. Także gratuluję, mam nadzieję, że to wszystko szczęśliwie się skończy i inwestycje nabiorą tempa. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę pana prezydenta. Szanowni Państwo, ta informacja, którą pan poseł z panem wojewodą przed chwilą przekazali, jest informacją, myślę, że roku, tego roku, dlatego że wiadukt w Dolnych Starachowicach jest inwestycją najbardziej wyczekiwaną przez mieszkańców miasta Starachowice, ale także wszystkich tych, którzy przyjeżdżają do Starachowic do pracy, wszystkich tych, którzy odwiedzają nasze miasto. Wiadukt jest inwestycją oczekiwaną i będzie mogła być zrealizowana dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Programu Rozwoju Dróg. 30 milionów złotych to jest początek składanki, którą staramy się ze starostą wspólnie ułożyć, do której dołożą się, mam nadzieję, koleje państwowe, dołoży się powiat, dołoży się miasto Starachowice po to, żeby wiadukt w Dolnych Starachowicach w latach 2022-2024 mógł powstać. O to będziemy wspólnie zabiegać i tą kropkę nad i, mam nadzieję, wspólnie postawimy. Dla nas niesamowicie dobre informacje, które pan wojewoda dziś przywiózł, są także takie, że na liście projektów, które są rekomendowane do pana premiera do dofinansowania z miasta Starachowice są projekty dotyczące m.in. budowy ronda u zbiegu ulicy Moniuszki i ulicy Nowowiejskiej, przebudowy ulicy, właściwie remontu ulicy Słonecznej, Śląskiej, Dibła, a także remontu ulicy Mickiewicza. To są projekty, na które mieszkańcy Starachowic długo czekali. Z panem posłem zabiegaliśmy o to, żeby te projekty były zrealizowane i bardzo się cieszę, że na tej liście do rekomendacji znalazły się właśnie projekty ze Starachowic, wiadukt w Dolnych Starachowicach i te projekty infrastrukturalne dotyczące samego miasta. Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję panu prezydentowi i bardzo proszę pana starostę Piotra Barwickiego. Dziękuję panie pośle. Szanowni państwo, to ja mogę powiedzieć, że to nie tylko chyba wiadomość roku, ale tak naprawdę historia trochę się dzieje na naszych oczach. Rzeczywiście projekt wiaduktu i jego całe wykonanie i to, co było zainspirowane, to praca nie tylko naszego zarządu, ale i poprzednich zarządów. To współpraca przede wszystkim z gminą Starachowice, ale szanowni państwo, to co dzisiaj słyszymy, to jest ten element, ten główny element, który daje spoiwo do tego, żeby tą inwestycję urealnić. Czyli wsparcie rządowe, główne wsparcie rządowe do tego, aby można było tą inwestycję przeprowadzić. Za to jako starosta jestem bardzo wdzięczny. Dziękuję serdecznie panu posłowi. Dziękuję panu wojewodzie za tą pozytywną rekomendację i za tą odważną decyzję przekazania rekomendacji panu premierowi naprawdę w kwocie bardzo wysokiej, nominalnie bardzo wysokiej, 30 milionów złotych to ogromny zastrzyk i znaczna część w kosztów tej inwestycji. Tak jak pan prezydent wspomniał, serdecznie również dziękuję za tą współpracę i za realizację tego wspólnego przedsięwzięcia. Mówię realizację, bo realizacja wiaduktu to nie tylko moment ogłoszenia przetargu, ale to wszystkie te działania, które do tej pory były wykonywane, są wykonywane. To intensywna praca nad dokumentacją, która zbiega ku końcowi. No cóż, jako obywatel, jako mieszkaniec i jako starosta jestem bardzo szczęśliwy i serdecznie dziękuję i cieszę się, że będziemy mogli wspólnie
tą inwestycję realizować. A jeśli mogę wspomnieć o jeszcze jednej kwestii, to tutaj też informacja prawdopodobnie pozytywna dla mieszkańców również gminy Miżec. Na drodze powiatowej w gminie Miżec, gmina Podkowalów, Poddąbrowa, tam również jest szansa na kontynuację inwestycji, która została dofinansowana z poprzedniej edycji Funduszu Dróg Samorządowych, także również na drodze powiatowej gminie Miżec w przyszłym roku ta infrastruktura się polepszy. To też serdeczne dzięki i bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców powiatu starachowickiego. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, pragnę zauważyć tylko, że ten poziom dofinansowania to jest 30 milionów, to jest najwyższy poziom dofinansowania, jaki można w tym programie uzyskać. Czyli maksymalne dofinansowanie może wynieść 80% wartości inwestycji, ale maksymalny poziom dofinansowania to jest 30 milionów złotych. Bardzo dziękuję. Pani starosta Donata Krępa, bardzo proszę. Drodzy Państwo, nie trzeba nikogo przekonywać, że budowa wiaduktów w Starachowicach ma znaczenie strategiczne dla naszego miasta, ponieważ Starachowice są ośrodkiem gospodarczym, przemysłowym. Znajduje się tu bardzo wiele zakładów pracy i każdego dnia ludzie muszą dojechać do tej pracy. W tym momencie na drogach w Starachowicach, szczególnie na ulicy Radomskiej, tworzą się ogromne korki. Właśnie to ma miejsce szczególnie właśnie w tych godzinach szczytu. Dlatego tak ważne dla naszego miasta jest wybudowanie wiaduktu. O tym wiadukcie mówiono już od wielu lat. Częste dyskusje na sesjach Rady Powiatu, na komisjach. Wszyscy zgodnie twierdzili, jak ważna to jest inwestycja. Ale trzeba przyznać, inwestycja bardzo poważna i bardzo kosztowna. Dlatego też realizacja tej inwestycji, powiedzmy sobie szczerze, była tak bardzo trudna. Ale dzisiaj mamy zgoła inną sytuację, ponieważ do samorządów płyną ogromne środki i też środki płyną na bardzo duże inwestycje. Mamy tu też przykład takich inwestycji w Starachowicach bardzo drogich, jak chociażby budowa obwodnicy północno-zachodniej w Starachowicach, też inwestycji bardzo ważnej dla Starachowic. I myślę, że dzięki tutaj współpracy, dzięki zabiegom pana wojewody, pana posła, pana prezydenta, pana starosty, również swój wkład miałam też w przygotowanie dokumentacji na budowę wiaduktu w Starachowicach. Myślę, że dzięki tej współpracy wiadukt powstanie. I to jest bardzo dobra wiadomość. To jest bardzo dobra wiadomość, bo rzeczywiście ta inwestycja jest tą inwestycją kluczową. Nic tak nie poprawi komunikacji w Starachowicach, jak budowa wiaduktu. Jakkolwiek przecież w ostatnich latach widzimy, jak wiele się zmienia na drogach w powiecie starachowickim i w samych Starachowicach, to jednak to są rozwiązania ważne, one poprawiają komunikację, poprawiają bezpieczeństwo, ale tym kluczowym rozwiązaniem jest budowa wiaduktu w Starachowicach. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pani radna Agnieszka Kłoś, pani dyrektor, bardzo proszę. Szanowni Państwo, na dzisiejszej konferencji usłyszeliśmy bardzo ważne wiadomości dla naszego miasta, powiatu starachowickiego, ale również dla całego regionu. My jako radni Prawa i Sprawiedliwości rozmawiamy z mieszkańcami o tym, co możemy w naszym mieście zrobić, aby żyło się lepiej, bezpieczniej, wygodniej. I jestem pewna, że inwestycja, o której powiedział pan wojewoda i pan poseł, spełnią oczekiwania mieszkańców naszego miasta i naszego powiatu. Korzystając z okazji, bardzo chciałam podziękować panu posłowi Krzysztofowi Lipcowi, panu wojewodzie za wsparcie naszego miasta, naszego regionu i po raz kolejny mogliśmy się przekonać, że rząd Prawa i Sprawiedliwości dotrzymuje słowa, jest dla ludzi i blisko ludzi. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, z naszej strony to wszystko. Bardzo Państwu dziękujemy za przyjęcie zaproszenia na to dzisiejsze spotkanie.